W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Kraków jest miastem dla łyżwiarzy. Jest ze mną Michał Sobolewski, zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Cześć. Cześć, dzień dobry. No właśnie, jak to wygląda to łyżwiarstwo w naszym mieście? Czy mamy infrastrukturę, żeby móc rozpocząć przygodę z tym sportem? Mamy infrastrukturę do tego, żeby uprawiać łyżwiarstwo w Krakowie. Infrastrukturę sezonową, taką jak obiekt, na którym dzisiaj się znajdujemy, ale też lodowisko w hali, które użytkuje Krakowia, gdzie organizowane są ślizgawki. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty zewnętrzne, w tym roku 3 lodowiska tu pod Tauron Areną Kraków, lodowisko w Parku Jordana i lodowisko przy Nowochódzkim Centrum Kultury. Całorocznie jest dostępne lodowisko przy Krakowi, tam również możemy wejść sobie amatorsko, nie tylko sportowo. Tak, oczywiście, organizowane są ślizgawki, hala przy ulicy Siedleckich jest dostępna dla mieszkańców, także zapraszamy nie tylko zimą tych, którzy uwielbiają uprawiać łyżwiarstwo, natomiast też chcemy tą infrastrukturę rozbudowywać, w planach jest budowa całorocznego Centrum Sportów Zimowych, gdzie stworzymy miejsce w Krakowie do uprawiania sportów zimowych, oczywiście w tym łyżwiarstwo. I oczywiście wracając jeszcze, przepraszam na chwilę, o tej Krakowi, tam jest nie tylko sport amatorski, ale również sport zawodowy, ponieważ tam ćwiczy na co dzień drużyna hokeja Krakowi. Tak, w Krakowie mamy wielokrotnego mistrza Polski, Komar Krakowie, natomiast Krakowia prowadzi także grupy młodzieżowe, także wszystkie dzieci, które przygodę z łyżwiarstwem już zaczęły i na łyżwach czują się pewnie, a chciałyby spróbować coś nowego, mogą się zgłosić na nabory, które regularnie są organizowane przez klub i dołączyć do społeczności hokejowej KS Krakowi. A ja zaraz sprawdzę, od czego zacząć, żeby przygoda z łyżwiarstwem nam się bardzo spodobała. Przede wszystkim trzeba dobrać odpowiednio sprzęt. Mamy takie szczęście, że tu mamy porządną wypożyczalnię. Wypożyczasz sprzęt, dobrze dobrane łyżwy. Wchodzisz na lód, przyjmujesz pozycję kaczuszki, ręce na kolana, niziutka pozycja, barki do przodu pochylone, kolanka ugięte, piętki razem, palce szeroko i małe, malutkie kroczki do przodu. Możesz zacząć tą kaczkę robić na matach, bo wtedy łyżwa nam nie odjedzie, troszeczkę bezpieczniej. No i przede wszystkim równowaga, dużo stanie na jednej nodze, klaskanie pod kolanem, no bo tak samo łyżwy jak i rolki to jest przede wszystkim równowaga, bo cały czas mamy poślizg na jednej łyżwie, a obie łyżwy są tylko jak hamujemy albo odpoczywamy tak naprawdę. Zaczął od rolek, od jazdy agresywnej, jeżdżenia po poręczach i tak dalej. No następnie poprzez szkołę czy AWF zainteresowałem się troszeczkę szerzej tymi rolkami. Następnie zostałem zatrudniony jako instruktor wodkarstwa w stołecznym klubie Legia Warszawa, gdzie zimą trenowaliśmy łyżwiarstwo szybkie. Jeżeli chodzi o kwestię sportową łyżwiarstwa, no to mamy wiele dyscyplin tak naprawdę, czy figurowe, czy właśnie łyżwiarstwo szybkie, czy short track, w którym osiągamy bardzo fajne wyniki sportowe. Natalia Maliszewska, wicemistrzyni Europy, aktualnie tam z klubu, z którego ja trenowałem w Legii Warszawie, mamy chłopaków, którzy teraz na Igrzyskach Olimpijskich byli. Także wymiar sportowy jak najbardziej jest w łyżwiarstwie. We'll be right back.